mamy znaleźć x. Mamy takie równanie 2 do potęgi 16 x plus 8 do potęgi 5 razy 5 równa się 2 do potęgi 5 razy 4 do potęgi 5 x plus 8 do potęgi 5. Najpierw wymnożymy nawiasy. To otrzymujemy 2 do 16 x plus 8 do potęgi 5 razy 5 równa się 2 do potęgi 5 razy 4 do potęgi 5 x plus 2 do potęgi 5 razy 8 do potęgi 5. I teraz przerzucamy x na lewą stronę, czyli mamy 2 do potęgi 16 razy x minus 2 do potęgi 5 razy 4 do potęgi 5 x równa się, przepisujemy prawą stronę, 2 do potęgi 5 razy 8 do potęgi 5 minus 8 do potęgi 5 razy 5. Tak. Co dalej? Możemy zapisać, że to jest 2 do potęgi 16 x minus 2 do potęgi 5 razy 2 do potęgi drugiej, bo to jest 4 i to jeszcze do potęgi 5 x równa się 2 do potęgi 5 razy 2 do potęgi trzeciej i to do potęgi piątej minus 2 do potęgi trzeciej i to do potęgi piątej razy 5. Więc mamy 2 do potęgi 16 x minus 2 do potęgi piątej razy 2 do potęgi 2 razy 5, czyli 10, x równa się 2 do potęgi 5 razy 2 do potęgi 3 razy 5, to jest 15, minus 2 do potęgi 3 razy 5, to jest 15, razy 5. I teraz, co my tu widzimy? Mamy 2 do potęgi 16 x minus 2 do potęgi 5 dodać 10, to jest 15, x równa się 2 do potęgi 15 plus 5, to jest 20, minus 2 do potęgi 15 razy 5. Patrzymy dalej. 2 do potęgi 15 damy przed nawias. X i w nawiasie będzie 2 do potęgi pierwszej minus 1. I tutaj 2 do potęgi 15 damy przed nawias. To w nawiasie będzie 2 do potęgi 5, bo 5 dodać 15 jest 20, minus 5. Co dalej? Widzimy, że 2 do pierwszej to jest 2, 2 minus 1 to jest 1,
Więc zostaje nam 2 do potęgi 15 x równa się 2 do potęgi 15 razy 2 do 5. No 2 do 5 to jest 2 razy 2 razy 2 razy 2 i razy 2. 2 razy 2 jest 4. Tu też 4. 4 razy 4 jest 16 i 16 razy 2 to jest 32. Czyli będzie w nawiasie 32 minus 5. 2 do potęgi 15 jest z lewej i z prawej strony. Możemy podzielić przez 2 do potęgi 15. Więc dzielimy. Czyli mamy 2 do potęgi 15 razy x przez 2 do potęgi 15 równa się 2 do potęgi 15 razy 32 minus 5, to jest dokładnie 27 przez 2 do potęgi 15. Widzimy, że 2 do potęgi 15 uprości się. To pozostanie x równa się, tu również uprości się, skróci, równa się dokładnie 27. I to jest rozwiązanie naszego równania, w którym występują potęgi o wykładniku całkowitym.